Cześć, tutaj Piotr Kuć, witam Cię na moim kanale i w tym filmiku chcę Ci powiedzieć o 8 darmowych sposobach na podniesienie energii. Pomysł na ten filmik wziął się stąd, że jestem co jakiś czas pytany, skąd mam dużo energii do działania, że ciągle jestem taki naładowany i właśnie stwierdziłem, że podzielę się tymi sposobami, darmowymi sposobami, bo nie będę na przykład tu mówił o tym, że chodzę 5 razy na siłownię w tygodniu. No i to jest już oczywiście płatna metoda, czy że stosuję jakieś suplementy, czy też diety, bo w tym nie jestem specjalistą. Także powiem Ci o tym, co możesz zastosować praktycznie od teraz, żeby zwiększyć swój poziom energii, jeżeli jest to Twoim problemem. Punkt pierwszy, zimny prysznic, tak? Zimny prysznic, no wiem, że jest to o tym już dosyć głośno, natomiast ja stosuję zimne prysznice od 4 lub 5 lat, już dokładnie nie pamiętam, chyba 5 i widzę bardzo dużą różnicę. Oczywiście od razu chcę zaznaczyć na wstępie to, że do tego się nie przystosujesz. Są takie teorie, opinie, że jak coś robisz, to w końcu to polubisz. Nie, tego nie polubisz, to zawsze jest tak samo nieprzyjemne. Mówię tu o takim naprawdę zimnym, wręcz lodowatym prysznicu, a nie tylko delikatnie chłodnym niż letnia woda. Więc rano jak najbardziej fajnie w ten sposób zacząć dzień. I tak jak mówię, no do tego się raczej nie przystosujesz, nie oszukuj się, po prostu musisz zacisnąć zęby i robić to sumiennie każdego dnia. Punkt drugi, ćwiczenia z rana. Mam tu na myśli taki rozruch, możemy sobie to nazwać taki rozruch, starter, jak zwał, tak zwał, czyli możesz robić na przykład pajacyki, pompki, brzuszki, podskoki, przysiady, wykroki, no wszystkie takie sposoby, które możesz, ćwiczenia, które możesz zrobić ciężarem własnego ciała, więc tutaj naprawdę wpisz sobie w internet, jakie ćwiczenia masz do dyspozycji. Może masz w domu jakiś sprzęt, nie wiem, na przykład drążek, albo mieszkasz w domu, nie w mieszkaniu, masz schody, więc też to możesz wykorzystać. Także to jest jak najbardziej tutaj wskazane. Jeżeli natomiast chcesz to robić na zewnątrz, no to jakiś poranny spacer z psem, czy nawet bieganie, to też będzie na pewno fajnym takim starterem, żeby dobrze wejść w dzień, a do tego jak po takim treningu dołożysz zimny prysznic, no to już tutaj będzie pełna bateria do działania. Punkt trzeci, uziemianie, czyli chodzenie bosymi stopami po trawie, po lesie i tak dalej. Wiem, że nie każdy ma taką możliwość, bo jeżeli mieszkasz w mieście, w centrum miasta, no to będzie Ci ciężko, ale naprawdę postaraj się, żeby zwłaszcza tak jak teraz, jest zima, może śnieg jeszcze gdzieś leży, żeby pochodzić sobie po śniegu, czy po prostu postać. Wiem, że możesz się obawiać, że ziemia jest zimna, ale zapewniam Cię, że jeżeli będziesz stać kilka dobrych sekund, nie wiem, 10, 15 czy 20, to poczujesz, że ziemia jest ciepła, nawet jak stoisz na śniegu. Więc uwierz mi, przetestuj, polecam, to Ci też podniesie od razu poziom energii. No i to nie ukrywam, że to ma też oczywiście korzyści zdrowotne, no bo to jest uziemianie, czyli czerpiemy energię od Matki Ziemi, ciągle jesteśmy otoczeni przecież przez jakieś urządzenia, które na nas mają wpływ, więc takie uziemianie jest jak najbardziej wskazane. Punkt czwarty, rozmowa z odpowiednimi ludźmi. Mam tu na myśli nie tylko taką rozmowę jeden na jeden, tylko bardziej w takiej fajnej grupie. Powiedzmy już nawet dwóch czy trzech osób, jeżeli fajnie właśnie nadajecie na tym samym flow, macie porządną, podobną energię, no to musisz musisz przyznać, że pewnie Ci się zdarzyło, może nawet przypadkowo być, nie mówię na takiej imprezie, gdzie była to typowo impreza, alkohol i tak dalej, tylko nawet taka jakaś, nie wiem, spotkanie gdzieś przypadkowe i rozmawiałeś właśnie z kilkoma osobami i później wracasz i czujesz, że wow, jak fajnie się czuję, jaka fajna energia. Więc właśnie taki sposób, i to nie musi zawsze być na żywo, to może być też online. Więc mamy dzisiaj kilka rodzajów komunikatorów, więc wykorzystaj to i też z tego skorzystaj. Punkt piąty, przepraszam, drzemki, tak? I od razu to mówię, nie mam na myśli drzemek jakichś 2-3 godzinnych, bo ludzie tak czasami to sobie interpretują. Mówię tu o takich 20-minutowych, tak zwanych power napach, czyli po prostu ustawiasz sobie budzik. Ja to robię w ten sposób, że ustawiam sobie budzik na 25 minut, bo oczywiście zawsze też potrzeba tych kilka chwil na to, żeby zasnąć, tak, przysnąć i po prostu po tych 20 minutach budzik brzęczy, ja wstaję od razu i
I tak, i to super. W pierwszym momencie możesz być trochę zaspany, ale uwierz, że po kilku minutach już wszystko będzie dobrze i będziesz czuł przyrost tej właśnie energii. Jest też coś takiego jak drzemki kawowe, czyli wypijasz kawę i kładziesz się na tą drzemkę 20-minutową, ponieważ być może wiesz, kawa działa z opóźnieniem, dlatego to Ci daje takiego dodatkowego kopa w momencie, kiedy Ty się obudzisz, kawa zaczyna działać, więc też można to sobie przetestować. Z tym, że drzemki warto robić do godziny 15, więc jeżeli później, no to już to Ci może zaburzyć Twój sen wieczorem. Punkt szósty, morsowanie. I to też wiem, że nie jest dla każdego, ponieważ no, nie każdy ma dostęp do takiego zbiornika wodnego, do którego można spokojnie wejść do wody. Oczywiście nie próbuj robić tego w rzece, bo to może być niebezpieczne. Więc jeżeli nie masz takiej możliwości, no to są opcje płatne, typu kupowanie jakiegoś takiego zbiornika, że stawiasz sobie to czy nawet na balkonie, czy gdzieś na ogrodzie i można to robić, ale tak jak mówię, to jest opcja płatna. Natomiast w wersji bezpłatnej to mówię, taki zbiornik, gdzie jest delikatne wejście do wody i moim zdaniem jest to o tyle lepsze od zimnego prysznica, ponieważ tak jak ja to robiłem, to po prostu wchodziłem od razu po szyję bez jakiegoś delikatnego przyzwyczajania się i jest to właśnie o tyle przyjemniejsze, że tam przy zimnym prysznicu ta woda spływa po tobie partiami, tak, część na przykład po ręce, później drugiej ręce i tak dalej, więc jest ten ból, nieprzyjemność jest dłuższa, a tutaj wchodzisz od razu szybciej. I to moim zdaniem jest przyjemniejsze i wiem, że też sporo osób też tak to ocenia. Dodatkowo no wystawiasz się na promieniowanie słoneczne, to co też ma korzyść dla naszego zdrowia, więc morsowanie jak najbardziej tutaj też bym polecił. Następna rzecz, trening taki po południu. Mówiłem o porannym rozruchu, natomiast tutaj mam na myśli właśnie jakiś spacer, taki powiedzmy godzinny, czy bieganie i też to jest jak najbardziej. To może być czasami nawet i 15 minut, bo zwłaszcza tak jak teraz jest zima, rzeźki powiew takiego właśnie chłodnego wiatru, to od razu zagwarantuję Ci, że podskoczy Twoja energia z miejsca. No i punkt ostatni, który chciałem tutaj przytoczyć, to jakość snu. Jakość snu, czyli zadbaj o to, żeby po pierwsze w sypialni było cicho i ciemno. Zrób wszystko, co możesz, żeby było naprawdę tak ciemno, żeby jak wystawisz rękę, to żeby nie było widać Twojej dłoni. Więc jeżeli nie masz jakichś takich specjalnych rolet, to może zamontuj zasłony, a może to wszystko masz, tylko nie korzystasz po prostu. Więc zasłoń żaluzje, zasłoń rolety, zasłony, cokolwiek masz, po prostu zrób wszystko, żeby było jak najbardziej ciemno. Wyłącz wszystkie jakieś, nie wiem, budziki, radiobudziki, zegarki, telefony, tak, do tego wyłącz Wi-Fi, włącz tryb samolotowy. Ja tak właśnie robię, żeby żadne promieniowanie, czy w jak najmniejszym stopniu promieniowanie miało wpływ na to, kiedy nie używam i tak tych narzędzi, czy tych urządzeń, więc to są dwie takie najważniejsze rzeczy, no żeby było cicho, czyli nie wiem, zamknij drzwi, może gdzieś tam jakoś możesz wyciszyć sobie w inny sposób pomieszczenie, nie wiem, stopery możesz też używać, tak, to są groszowe sprawy. Kolejną ważną rzeczą jest picie kawy. Wiem, że są nawet takie osoby, które twierdzą, że piję kawę i idę spać. Tak, jednak Twoja jakość snu wtedy będzie nieporównywalnie gorsza, niż gdybyś tej kawy nie pił powiedzmy 6 czy 8 godzin przed snem, więc też sobie oblicz, kiedy idziesz mniej więcej spać, żeby właśnie te minimum 6 godzin, a dobrze, żeby było 8 godzin przed snem, zanim właśnie pójdziesz spać i wtedy to będzie powodowało, że Twój sen będzie lepszy. Jeżeli nie możesz zaciemnić sobie tej sypialni tak idealnie, no to może są takie opaski na oczy, które możesz też stosować, być może widziałeś gdzieś w samolocie, to też są groszowe sprawy, więc tutaj myślę, że mogę to polecić. To już trochę mniej wygodnie się śpi, ale naprawdę uwierz mi, różnica spania w ciemnym pomieszczeniu, a takim lekko tylko przyciemnionym robi naprawdę dużą różnicę, jeśli chodzi o jakość snu, bo za każdym razem, kiedy wyjeżdżam i śpię gdzieś poza domem, to nawet jeżeli śpię dłużej niż w domu, bo w domu śpię około 6 godzin, a nawet jak śpię właśnie na wyjeździe gdzieś 8 godzin, to czuję się mniej wypoczęty niż śpiąc tych godzin na przykład 6. Także to by było na tyle ode mnie. 8 punktów. Powiedz mi w komentarzu, czy masz jeszcze jakieś swoje sposoby, które stosujesz, czy może stosujesz któreś z tych, które ja mam tu na liście,
Może masz takie, których ja tutaj nie wymieniłem, a warto się też podzielić z widzami, więc czekam na Twój komentarz. Koniecznie subskrybuj kanał, jeżeli tego nie robisz. Jeżeli oglądasz to na telefonie, tablecie lub laptopie, to wystarczy, że klikniesz ten czerwony przycisk po lewej stronie subskrybuj. I oczywiście możesz też udostępnić ten filmik, żeby inne osoby z tego skorzystały. Jeżeli chcesz zobaczyć, co robię na innych social mediach, to link do wszystkich moich social mediów jest jak zawsze w opisie do tego filmiku. Także to by było na tyle teraz ode mnie. Dzięki, pozdrawiam, hej!